Cześć, jestem Robert D. albo Lukas, jak to woli. Wracam przez park za Obamatsuri. Park nazywa się Motsukokubunji Yoshido i jest jednym z moich ulubionych miejsc w Sendai. Lubię tu przyjeżdżać, lubię usiąść drzewem, posiedzieć. Czasami widzę jakichś mnichów, czasami ludzi, którzy przychodzą do świątyni, do kapliczki właściwie. Także jednym słowem jest to jedno z moich ulubionych miejsc w Sendai. Całkiem niedawno ta droga była przebudowana. To był winny, taki dosyć brzydki chodnik, teraz jest ładny, wyasfaltowany. I było tu budowane metro. I jest to także jedna z moich dróg z centrum Sendai do domu. Tu po lewej widzisz właśnie nową stację metra, którą zbudowali zimą tego roku. A Obamatsuri to jest takie lokalne święto, święto wiosny, święto słońca. Dokładnie to jest święto wróbla. Podczas corocznej parady uczestnicy tego święta wykonują taniec wróbla. Ogólnie jest bardzo kolorowo, bardzo wesoło, wiele uśmiechniętych twarzy, jest bardzo pozytywne nastawienie ludzi do tego święta. Moje również, bardzo to lubię, za każdym razem tu jestem, tym razem byłem po raz czwarty. Także nie zdarzyło się, żebym któreś święto albo Matsuri pominął. Film nagrałem ponad tydzień temu, montuję dopiero dzisiaj, bo czasami bywam leniwy. Roller Sendai jest bardzo dobrym środkiem transportu. Wszędzie nim można dojechać, wszędzie go można zostawić. Nie to z samochodem, ponieważ bezpłatne parkingi można w Sendai policzyć na palcach jednej ręki. Natomiast jeśli się poruszasz środkami transportu publicznego, to musisz wziąć pod uwagę, że musisz czekać czasami na autobus czy metro. A tu wsiadasz na rower, tylko musisz znaleźć miejsce, żeby go zaparkować. Inna kwestia, pomimo tego, że uwielbiam poruszać się na rowerze, to jest to, że po prostu jazda na rowerze wpływa pozytywnie na moje zdrowie. No cóż, muzyka się kończy. I w takim razie ja także będę kończył swój film. Miłego dnia. Pa, pa.